23 marca w godzinach popołudniowych dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o dużym zadymieniu na górnym odcinku ulicy Nowobielawskiej w Bielawie. Do pożaru zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Bielawy. Państwowa Straż Pożarna dostała zawiadomienie od pary spacerującej w górach o silnym zadymieniu na ulicy Nowowiejskiej. Problemem dla nas było znalezienie odpowiedniego adresu, gdyż nie mieliśmy podanej konkretnej lokalizacji. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia trzech zastępów z PSP, jednego zastępu z OSP, okazało się, iż źródłem zadymienia był pożar sadzy w kominie w budynku przy ulicy Nowobielawskiej 61. Nasze działania polegały na wygaszeniu kotła na paliwo stałe, strąceniu sadzy z komina, wybraniu jej z wyczystki. Miejsce zdarzenia zostało następnie przekazane właścicielom. Nie ma osób poszkodowanych, nie występowały utrudnienia w ruchu drogowym.